Witam Państwa bardzo serdecznie z zespołu szkół nr 3 w Kłobucku, czyli tak najprościej mówiąc z liceum ogólnokształcącego przy ulicy Skorupki. Moja wizyta tutaj jest związana z czwartym biegiem Tropem Wilczym, który już w tą niedzielę będzie tutaj w Kłobucku po naszych ulicach się odbywał. O to, aby przybliżyć całą ideę, skąd się ten bieg tutaj u nas wziął i dlaczego akurat tak się nazywa, poproszę organizatorów, panią Aleksandrę Ciesielską i pana Piotra Witkowskiego. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, skąd wzięła się ta idea, co ten bieg chce nam przekazać i przybliżyć nam całą pracę organizatorów tego biegu. Bieg Tropem Wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych, jest organizowany poprzez Fundację Wolność i Demokracja. Jest to główny organizator tego biegu. Celem tego biegu jest uczczenie pamięci żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego, antysowieckiego w Polsce, w powojennej Polsce, działających w latach 1944-1963. No i właśnie tutaj od razu takie nawiązanie do tego dystansu, gdyż bieg będzie się odbywał na dystansie 1963 metrów, czyli jest to nawiązanie właśnie do tej daty, roku 1963, kiedy to zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek. Czwarty bieg, po raz pierwszy w Kłobucku. Jak to się stało, że właśnie tutaj do nas zawitał ten bieg właśnie? Nasza szkoła już od kilku lat, właściwie od kiedy mamy klasy mundurowe, upamiętnia żołnierzy wyklętych, zawsze 1 marca. Do tej pory robiliśmy to na uroczystościach w Częstochowie, ale pomyśleliśmy, że w tym roku warto zrobić jakąś swoją imprezę tutaj w Kłobucku, stąd się przecież wywodzimy. I zgłosiliśmy Kłobuck jako jedno z miast organizatorów czwartej edycji tego biegu Tropem Wilczym. Myślimy, że to jest świetny pomysł, dlatego że Kłobuck biega, bardzo dużo osób w Kłobucku biega i chcieliśmy połączyć dwie imprezy, imprezę biegową, rekreacyjną i imprezę patriotyczną. Z tego, co docierają do nas głosy zwrotne, ludzie bardzo dobrze to przyjęli, nie zależy im na wyczynie sportowym, tylko na uczestnictwie. Na przykład w biegu każdy uczestnik powinien dostać pakiet taki startowy, w którym znajduje się medal, koszulka. Natomiast my w tym roku, zgłaszając się pierwszy raz i dosyć późno, dostaliśmy ograniczoną ilość tych pakietów startowych. Mniej więcej dla połowy uczestników starczy, ale to, jak widzę właśnie z tych głosów docierających do nas, absolutnie ludziom nie przeszkadza. Bardzo się cieszymy z tego, że całe rodziny biorą w tym udział. Najmłodszy uczestnik to Jerzyk, który ma pół roku. Tak. Najstarszy jest pan 59-letnia, a więc tak naprawdę myślimy, że impreza ta będzie już się odbywała u nas cyklicznie i będzie łączyła pokolenia. Dzisiaj już chyba wiadomo, ile będzie uczestników biegu, bo chyba została już zamknięta lista startowa. O godzinie 12 zamknęliśmy listę, jest 122 uczestników. I jeszcze jako goście wystąpi w naszym biegu grupa Związku Strzeleckiego, jednostki strzeleckiej z Częstochowy. To będzie około 5 osób, która będzie biegła w umundurowaniu. Ja powiem tak, to się wszystko zaczyna o godzinie 11:45 i będzie start na rynku, prawda? Jak później trasa wygląda biegu, żebyśmy mogli przybliżyć mieszkańcom również, którzy by chcieli zobaczyć to być może nawet ze swoich domów? Start będzie z rynku, bo to jest takie najważniejsze chyba miejsce tutaj w Kłobucku. Poza tym to jest miejsce reprezentacyjne i chcielibyśmy, żeby dużo ludzi mogło przyjść i zobaczyć, jak się to odbywa. Następnie pobiegniemy do ronda i na ulicę Zakrzewską i zakończymy na ulicy Zakrzewskiej przed przejazdem kolejowym. Mhm. To będzie mniej więcej ten dystans, o którym mówiła koleżanka, 1963 metry. Ja dziękuję za przybliżenie tego niesamowitego pomysłu na zorganizowanie takiego
takiego upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Myślę, że zobaczymy się również z mieszkańcami przy pomocy moich kamer, również w trakcie biegu, tak żeby mogli zobaczyć, jak to się wszystko odbywało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy. Zapraszamy do biegu. Oczywiście 11:45 niedziela na rynku. Można już w tej chwili może nie wystartować, a przynajmniej pooglądać, jak to wszystko będzie wyglądało. Być może w przyszłym roku będzie okazja wystartować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.